Niedzielne słoneczne popołudnie podczas trzeciego dnia święta granitu strzegomskiego to przede wszystkim czas i miejsce dla aktywności dzieci. Na strzegomskim rynku mnóstwo atrakcji, malowanie, zabawy pianą, rzeźbiarstwo, różne gry. Również na strzegomskich plantach są atrakcje dla dzieci, dmuchańce, zamki, karuzela, więc to wszystko to raj dla dzieciaków. A za moimi plecami odbywają się warsztaty z obróbki kamienia, tradycyjnymi narzędziami kamieniarskimi. Dzieci, młodzież, a także dorośli mogą poznać tajniki zmagania się z kamieniem, zmagania się z pracą w takim właśnie tradycyjnym warsztacie. Wiele dobrych emocji towarzyszyło temu wydarzeniu i wiele wspaniałych prac powstało. Dziękujemy za liczny udział w tych wydarzeniach, w tych warsztatach i na pewno zapraszamy na kolejne. Jeszcze nigdy z tobą nie.